Centrum Sztuki Mościce to instytucja, która od 50 lat działa dla mieszkańców najbliższej okolicy, Tarnowa i całej Małopolski. To tutaj odbywają się wydarzenia kultywujące dziedzictwo kulturowe, pozwalające młodym ludziom rozwijać talenty i sprawiające, że do Mościc przyjeżdżają pasjonaci sztuki na najwyższym poziomie. To miejsce, które codziennie tętni życiem, mówi Anna Chmura, która od 2020 roku pełni rolę dyrektora instytucji. To miejsce, które już w momencie otwarcia w roku 1971 było miejscem, gdzie tętniło życie kulturalne i nie tylko Mościc. Działało bardzo wiele zespołów, sekcji, różnego rodzaju działań. Ta działalność naprawdę kulturalna była bardzo, bardzo szeroka. To tu rozwijały się młode zespoły, odbywały się też zajęcia śpiewu, baletu, gra na instrumentach, w tym, co nietypowe, na mandolinie. Działały kluby chawciarek, elektroników czy modelarzy. Na kartach historii zapisały się Czarne Jaskółki, Filipy i Kumulusy. W Centrum Sztuki Mościce wciąż prowadzi swoje próby zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy. Jak podkreśla Anna Chmura, w instytucji ważne jest to, by dbać o tradycję. Nam dzisiaj trudno byłoby chyba powtórzyć tą mnogość tych wszystkich form które tutaj się pojawiły. Natomiast my staramy się to dziedzictwo kultywować, to dziedzictwo gromadzić i przekazywać. Różne działania mamy, szczególnie dumna jestem z takiego 3-letniego projektu Mościce mam w sercu, bo ono pozwala w bardzo różnorodny i nowoczesny sposób, ale jednak to dziedzictwo zachowywać i myślę, że zachować też dla przyszłych pokoleń. 50 lat kultury instytucji uhonorowane było w szczególny sposób. W Centrum Sztuki Mościce odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, podczas której marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, wręczyli na ręce Anny Chmury srebrny medal Polonia Minor. To bardzo wysokie wyróżnienie, które ma symbolicznie podziękować za dotychczasowe działanie, mówił Witold Kozłowski. Będziemy czekać na kolejne jubileusze i musimy jeszcze jakiś kolejny medal sobie zachować na wszelką ewentualność, żebyśmy w przyszłości również mogli nagrodzić instytucję za wszystkie te rzeczy, które do tej pory były podejmowane i za ten wielki dar kultury, który tutaj ma szczególny wymiar. Jak podkreślała Iwona Gibas, instytucja działa w Tarnowie, ale jej zasięg jest znacznie większy. Na scenie Centrum Sztuki Mościce występują najlepsi aktorzy z Polski i Europy, a na widowni zasiadają miłośnicy filmu, teatru i tańca. To prawdziwa wizytówka województwa. Piękny jubileusz, 50 lat, to jest szmat czasu i naprawdę wielkie dokonania Centrum Sztuki Mościce na rzecz rozwoju kultury, dziedzictwa kulturowego Małopolski. Jesteśmy dumni z tego regionu, z pracy Centrum Sztuki Mościce. Jako członek zarządu, który jest odpowiedzialny za małopolską kulturę, mam pod opieką Centrum Sztuki Mościce i wiem, ile trudu ze strony zarówno dyrekcji, jak i pracowników wymaga prowadzenie tak dużego obiektu. Starania kadry Centrum Sztuki Mościce zostały docenione na wiele sposobów. Oprócz medalu Polonia Minor, instytucja otrzymała wyróżnienie ministra kultury, dodawała Iwona Gibas. Postanowiliśmy wspólnie z Departamentem Kultury wystąpić i z zarządem do ministra kultury i dziedzictwa o nadanie Gloria Artis dla Mościc, pięknego srebrnego krzyża. Myślę, że Polonia Minor, która została również wręczona przez zarząd województwa wspólnie z marszałkiem Witoldem Kozłowskim, będzie również uświetniała i będzie pamiątką tej chwili. Dodajmy, że wyjątkowy wieczór na scenie Centrum Sztuki Mościce, oprócz wielu wspomnień, wzruszeń i nagród, uświetniła Orkiestra Filharmonii Krakowskiej oraz Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy.